A więc długo, długo później jeszcze tutaj drapałem nożykiem, żeby tutaj te średnice były mniejsze na górze niż otwór. Tutaj pełno takich opiłków jest, to pokażę później. Tu jeszcze później troszeczkę poprawiałem na kondensatorach, ale jesteśmy w momencie, kiedy... Muszę jeszcze wyłączyć radio. Sobie włączyłem radio i jesteśmy w etapie, że to ściągamy. Tylko, że jeszcze gdzieś mnie coś trzyma. Tylko nie wiem co. Patrzę od tej strony i tutaj więcej elementów nie widzę. O, tyk. Aha, tutaj ta folia termoprzewodząca chyba się przykleiła. Ona była przyklejona. To już nie potrzebujemy. Było ustawione na 160 stopni. No i mamy pacjenta. Udało się. Tutaj troszeczkę porysowałem, bo brałem sobie pincetę i podważałem, żeby patrzeć, gdzie co jest. No i taki jest pierwszy efekt. Mamy ściągnięte i zobaczymy. No, jest mocno przygrzane, czyli one się grzały. I to tak konkretnie, raczej nie od lutowania. Mamy pierwszy efekt. Sekcja zwłok dalej. Tutaj na kondensatorach widzę, że są jakby dwa rodzaje, 35 V są te, a te są 160, więc są dwa uzwojenia i tu kawałek uzwojenia widać i tu prawdopodobnie drugie uzwojenie widać. To będzie pod pewnym kątem widać, o, tu jest taki, tu będzie jedna cewa, tu będzie druga cewa. I to będą możliwe, że jakoś tak połączone, tak i tak. Ale to później. Cewa raczej nie zdupczyła się. Teraz będzie pomiar kondensatorów i próba znalezienia winowajcy tego, co się działo. Więc to już w następnej części. Biorę się za montaż tego, bo to wyszło dużo dłuższe niż powinno, ale się udało lutownicą moją i hot airem plus kalafornia plus salmiak. Dało radę. A więc zaczynamy obdukcję. Mam naszykowane tutaj kartkę. To jest rozpiska tych kondensatorów, co tutaj są. Tylko, że to jest odbicie lustrzane, bo to powinno być tak. Więc nie patrzcie na to. To mi odpadło. Jak mówiłem, jak już to odcinałem. Na pewno tam będą jakieś SMD pod spodem. No i są. I tu są jakieś rezystory R004, więc stawiam, że to są bardzo niskiej oporności. No i tutaj mi kawałeczek tej izolacji z tego zeszło. Spróbuję to pokazać. I teraz pytanie, czy to wymienić, czy to będzie oksydować, czy nie. To już jest pytanie do Was. Na pewno nie jedna osoba się znajdzie, która się lepiej na tym zna niż ja. Osobiście bym to wymienił, ale dajcie znać, czy to ma sens. Więc co, zaczniemy od pomiaru pojemności kondensatorów. Niby na 160 V, 560 mikro. Więc sobie złota zasada, żeby nie uśmiercić. Wszystkie kondensatory sobie zrobimy z worę. Zrobimy sobie z worę, jakby coś tam było, żeby się iskrzyło, nigdy nie wiadomo. Nie mam kolejnego miernika, a już nie mam cierpliwości na kolejny. Bo tutaj już dwa złomy są. Jak ktoś chce, to niech zobaczy, mam w filmach, jak to porównuję. No i co? Robimy pomiar pierwszego. I co to nam tu pokazuje? 640,1 i to jest E1. Tu sobie nawet napisałem, że to jest E1. 640,1. Teraz tylko gdzie ja to mam ten długopis. Tak. 640,1.
I lecimy kolejny. Start. Sześćset dwadzieścia dziewięć. Muszę was poprawić troszkę. 629,7. Ok. Więc albo przekłamuję, albo te pojemności są takie, nie wiem, ciężko mi wyczuć. Miernik, nie za bardzo mu ufam. 637,4. 637,4. Ok. Lecimy kolejny. 6 i ten przycisk wpada do środka. Dobra, co tu pokażę? Unknown part. Spróbujemy jeszcze poruszać, bo po lutowaniu mógł jakiś syf zostać na tych stykach. I lecimy. I co nam pokaże? 636,8. Ok. I teraz lecimy kolejne kądziory. Tutaj te na 37 V. Jaki będzie rezultat? 3000. 85. Czyli tutaj nam brakuje 215 mikrofaradów. Więc coś już ten kondensator boli prawdopodobnie. Spróbujmy ten drugi. A ten, co będzie nam pokazywał? 3048. Dla pewności zrobimy sobie jeszcze raz sforę na jednym i na drugim, żeby nie... Ciężko, żebyście wszystko widzieli, ale jest. Obrócimy sobie polaryzację, choć to teoretycznie nie ma aż znaczenia. Puścimy sobie jeszcze raz trójkę. Dobrze mówię? Trójka jeszcze raz leci. I mi wyszło całkowicie coś innego z pomiaru. 3258. Ok. I druga strona. Dlatego nie za bardzo temu miernikowi wierzę, bo od pomiaru do pomiaru coś innego pokazuje. I tutaj tak samo, teraz pokazało 3232. Nie pokazuje, że to jest elektrolityczny, tylko jakby to był ceramiczny. Bez sensu totalny, no ale ten miernik widocznie tak ma. Teraz dowiedziałem się, jak to jest połączone. To jest tak jakby na wskos. I mierzymy sobie cewkę. Tylko musi mi tutaj to złapać. Ok. Spróbuję wam pokazać. I wychodzi 0,25 mH. Czyli tak, powiedzmy tak i tak. I tu mamy 0,25 mH. Ok. I teraz mierzymy sobie tego drugiego. Ja sobie to prędzej zmierzyłem miernikiem, który jest do którego. I czy nie jest czasem uszkodzony, bo to też jest ważne. Tylko te klamerki są tak zajebiste. Spróbujmy
tomtać tu. Nie ma co się denerwować. Damy sobie najpierw tą tu. I złapało. I tą se damy gdzieś tu. I też złapała. Damy sobie test. I co nam wychodzi? 0,25 mHz. To samo 0,25 mHz. Dobra, od strony tego badziewia tyle. Słabi troszeczkę to urządzenie. Szkoda, że spaliłem tego mojego pierwszego. Przechodzimy do czegoś ważniejszego teraz. Pomiar zrobiony. Teraz kondensatorów. Teraz przechodzimy do tego. To nie powinno się tak trzymać. To powinno normalnie odejść, ale coś tu się musiało przegrzewać. I jako preludium Wam pokażę, jak wyglądają te radiatory. Widzicie? One są złote. One są złote od przegrzania. One, widzicie, jak ten jest taki srebrny, a ten jest złoty. One są przegrzane w cholerę. Te są normalne. Tu mam skrzyneczkę z... no skrzyneczkę, opakowanie po pałkach z używanymi elementami. Ten widać, że był przegrzany, bo tak samo ma kolor. A reszta jest normalnie srebrna. Przepraszam, czerwało mi, bo brakło mi miejsca na urządzeniu. I na czym skończyłem? Po prostu te używane elementy. Widać, że są, to są używane diody. Zoom. Używane elementy. Mniejsza z tym, co tutaj jest napisane. Na tym jednym fajnie widać. Widać, że one są normalne. Nie są przebarwione. A tutaj wszystko jest przebarwione. I ta folia trzyma. Więc bez obijania w bawełnę będziemy ściągać. Tylko ja bym chciał też coś z tego widzieć. I ściągamy. Widać, że tu jest to mocno przebarwione już. Przegrzane. I one nie powinny się tak rozwarstwiać, te folie. To tylko świadczy o tym, że tutaj panowały bardzo duże temperatury. To spróbuję Wam teraz pokazać. Jak tutaj ściągniemy troszeczkę więcej tego. I nie wiem, czy mi się uda. Dobra. Na razie pościągamy sobie to. Tutaj coś było wdrapane. I to wszystko bardzo mocno się przyssało. A nie powinno być tak mocno przyssane. Więc na razie sobie porozcinamy. I teraz jeszcze raz Wam pokażę, o co mi kaman. Tu widać, że są... Mam nadzieję, że widać. Tu są fajne srebrne, a tu się robi to wszystko złote. Tu są Q, a to jest D. Dioda. Tu są Q i tu są Q. I teraz jeszcze jest motyw z tymi elementami, co ja nie umiałem wyciągnąć. To znaczy tutaj były te mostki. I one nie chcą wyskoczyć. I nie widzę przyczyny, czemu one nie chcą wyskoczyć. Spróbujemy teraz, jak już widzimy, jak to wygląda z drugiej strony, lekko to podważyć. Użyjemy pincety mojej zajebistej. I wyskoczyło. Co widać? Nie wiem, czy to będziecie widzieli. Ale to idzie tutaj do stożka i się rozjeżdża. Czyli tak się to nagrzało, że tu się zrobił stożek i się to rozjechało. Gdzieś miałem pozostałe.
Ale zobaczymy, czy tutaj tak samo jest. I spróbujemy sobie to podważyć. Teraz, wiedząc, co jest z drugiej strony, jak to wygląda, możemy się odważyć na bardziej stanowcze działanie. I tutaj widzę, że jest ta sama rzecz. Czyli to się tak nagrzało, te stopki, że zamiast iść dalej do stożka, one się po prostu rozjechały, przez co stracił się docisk. I to mamy takie perpetuum mobile. Zaczyna się przegrzewać. Może nawet to tutaj teraz będzie widać. Te są takie złotawe. Tutaj też troszeczkę złotawe, czyli zaczęły oksydować. Biorę lutownicę i spróbuję to rozlutować, jakiś element. Tylko ja będę musiał je ładnie podpisać. Czyli najpierw sobie to pozdrapuję, co jest z tyłu, i będę pisał, który gdzie przychodził, bo to też będę chciał poskładać. Ale nie ryzykuję założenia tych starych części, tylko wszystko będzie nowe. Dobrze, zaczynamy kolejny etap. Dobrałem sobie, że 13 wylutujemy. Sobie zrobiłem tutaj listę, który element, jaki ma numer. 13 leci z racji, że jest najmocniej przebarwiona. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spróbujemy najpierw odsysaczem. Powinno pójść. Tutaj już tyle to wszystko nie zajmuje miejsca, więc to powinno już iść. Jedynie tak, żebym ja widział coś i wy widzieliście coś. Jeszcze muszę troszeczkę przy tej kamerze popracować, żeby było to wszystko lepiej dopasowane, ale to za chwilę to ogarniemy. Ok, 13 lutujemy. Szczęśliwą 13. No, też widzę, że nie za bardzo chcę tego wyciągać. Tą cynę, bo tam jest cyna jakby z dwóch stron nawalona. Nie widzicie, co takiego knopa zostawiła. To już jest troszeczkę za dużo na tą... na ten odsysacz. Zmniejszony troszkę. Okay, jedna nóżka na pewno poszła. A pozostałe trzeba jeszcze od tylca przelecieć. Tylko że to też nie za bardzo chcę, bo nie wiem, jak odciągnąć. Złapało takiego gluta. Spróbuję troszeczkę z kalafonium. Nie naładowałem sobie. Jak? Nie za bardzo. Tutaj mi ta nóżka środkowa przeszkadza, bo ona jest też tutaj koło tej większej ścieżki. I się tu nie chce zapewne nagrzać odpowiednio. Ale coś zaczęło się już ruszać. Spróbujemy teraz troszeczkę trzać i tym wyjechać. Ale chyba nie za bardzo. To środkowo. Środkowo nie trzyma. Dobra, spróbujemy jeszcze raz troszeczkę kalafonii zje. I jeszcze raz od tej strony. I troszkę jeszcze raz kalafonii. I od tej strony. Dojść do ścieżki. Jak to wygląda? Nie chcę to puścić, chyba jednak odlutowywanie z pleciąką jest dużo lepsze. A nie chcę ścieżek uszkodzić. Ścieżek nie chcę uszkodzić i nie chcę uszkodzić przelotek oraz elementów. Więc mamy tutaj plecione. Wykorzystamy syf, co zostawiłem prędzej. Pozbieramy go na plecionkę, żeby było ładnie zabita kalafonią. Spróbujemy coś wyciągnąć z tamtego pina. Ale to za bardzo tutaj nie chcę ciągnąć. Chodź. Już coś. Jeszcze raz. Spróbujemy też z tej strony. 13. Szczęśliwa 13. Coś tam pociągło. Nie chcę pójść. Naprawdę nie chcę pójść. Zrobimy sobie tak. Damy sobie troszkę więcej telefonu. Spróbujemy najpierw te boczne jeszcze, w sumie zaś kalafony dziabniemy. Muszę uważać, żeby tutaj żadnego elementu SMD nie złapać po znajomości, bo będzie bieda. Na szczęście sobie porobiłem zdjęcia, ale później szukać takiego elementu gdzieś na płycie, bo zamawiać to też nie tędy droga, więc trzeba uważać, co się robi. Niby jest wybrane wszystko, ale element dalej trzyma. Trzyma dalej, jeżeli sobie spróbujemy poruszyć nóżkami.
sobie się określić, co tu przeszkadza. Nie wszystkie trzy przeszkadzają jeszcze. Więc chyba by trzeba było to tak samo hotel grzać. Więc muszę się tutaj ustawić do tego, wezmę hota i tak samo pogrzejemy. No i dobrze, hota mamy ustawionego na 150, grzejemy już sobie tutaj. Troszeczkę aż nawet popuściło. Mierzymy kalafołu, nie? I na pewno najbardziej trzyma nas środek. Więc będziemy tutaj walczyć z tym środkiem. Dym jest zajebisty, bez maski. Nie chcę to za bardzo puścić, ale spróbujemy zaraz z drugą stroną. Coś tam powyciągało. Muszę nożykiem, bo palec by się sparzył. Damy sobie podkładkę pod spód. Czegoś, w tym przypadku z mocy sacza. I spróbujemy teraz, grzejąc od tej strony, jeszcze tutaj wjechać do tych nóżek i coś wyciągnąć, coś pociągło. Spróbujemy kolejne. W najlepszym przypadku, jak się dobrze odlutuje, to element sam wypada. Ale coś mi się wydaje, że tutaj to będzie mocno utrudnione, żeby tak fajnie było. Trzyma dalej. To ma tylko trzy nóżki. Nie chce się poddawać, czyli gniazdo dalej trzyma. Tu się rusza, środek trzyma. Spróbujmy to trochę tu rozruszać. Dalej środek trzyma. Z racji, że tu mamy dużą ścieżkę. Mamy dużą ścieżkę i element jest na radiatorze. Więc to nie pomaga w niczym. A jak nie będę chciało to wyskoczyć, to po prostu będę musiał dodać syny. Nie wiem, w którym momencie to się dokładnie trzyma. Trzymamy sobie tak. No to mi się wszystko tutaj rozjeżdża. Nie wiem, czy coś widzicie w ogóle. Ale jest mało ciekawe te rozlutowywania. Nie rusza się, nie rusza się, nie rusza się. Spróbujmy teraz te boczne. Trochę się to przyssało. Damy sobie do kalafonii. Troszeczkę rozruszamy. Nie chcę, ale zobaczymy. Też uciekłem spod hotera. I się coś podało. Teraz spróbujemy. Trzynastka. Środek się rusza. Jedynie ta jedna nóżka nie trzyma. No. To jest to, tylko że nie umie tego złapać, bo to jest takie zajebiście ciężkie. No, chodzimy tutaj. Może tu złapię troszeczkę cyny, ciągnę jeszcze z tego. Będzie bajlando. Powinno już pójść. Podważymy sobie. Jeszcze nie trzyma. Ta nóżka. To też nie pomaga, że one są takie pozaginane. Coś mi się wydaje, że jeszcze tu będę musiał środek teraz troszeczkę zmolestować i to powinno pójść. Tylko ja sobie muszę wziąć kawałek pleciony, który nie był jeszcze robiony. Spróbujmy to podważyć. I prawie, że mamy. Jest. 1-0 dla nas. I teraz tak. Niech to wystygnie i ja zobaczymy, co to za element. Dobrze. Element jest wyciągnięty. Tu mam opisane, co to jest. Później jeszcze wrzucę screena, co to jest prawdopodobnie za część. Damy test. Mi wyszło, że to jest kondensator. Brawo ty. Spróbuję inaczej podłączyć i zobaczymy, czy go znajdzie. Podejście 2, dałem do innych terminali. I zobaczmy, co ten wynalazek znajdzie. No fajnie. Jest to dioda i raz kondensator, raz dioda. Słabi mnie to urządzenie. Spróbuję jakoś inaczej dać nóżki i kolejne podejście. Zamieniłem kable, kolejne podejście.
Raz. No i brawo, ty znalazło. Zaraz zrobię zdjęcie. Dobrze. Wiemy, co to jest. Takie coś mi wyżygał T7. Z dokumentacji wychodzi, że to jest bardzo dużej mocy MOSFET, więc na 150 V, więc tyle, ile faktycznie jest w stanie wziąć z paneli, tyle jest w stanie przenieść MOSFET. Wiemy, co to jest za element. Czeka mnie jeszcze rozlutowywanie pozostałych, ale to już nie będę raczej pokazywać. Może, że w komentarzach zaznaczycie, że chcecie widzieć, jak to robię, bo muszę wziąć i wszystkie elementy odlutować, pi razy drzwi zmierzyć tym wynalazkiem i wpisać, co jest jakim elementem, żeby zrobić listę zakupów i wymienimy wszystko. To chwilę potrwa, no ale idziemy do przodu i to jest najważniejsze. Więc na razie dziękuję, do zobaczenia w kolejnej części.